Dziś w programie o prokuratorach i sędziach orzekających w stanie wojennym, o wykorzystaniu nowych technologii w opowiadaniu historii. Przypomnijmy także posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Wprowadzenie stanu wojennego między innymi powoduje czasowe zawieszenie lub ograniczenie określonych w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podstawowych praw obywateli, a w szczególności wolności i nietykalności osobistej oraz nienaruszalności mieszkań. Trybuna Robotnicza pisze o przyspieszeniu spraw karnych przeciwko odpowiedzialnym za naruszenie zasad gospodarowania. I tuż obok o nakazach aresztowań, za łamanie przepisów stanu wojennego, za próby organizowania strajków i rozpowszechnianie ulotek o treści wymierzonej przeciwko organom władzy. Po postępowaniu przeprowadzanym w trybie doraźnym, akty oskarżenia kierowane są do sądów. W okresie stanu wojennego sądy wojskowe, na których barki spadł główny ciężar walki z kontrrewolucją, skazały z przyczyn politycznych 10 191 osób. W tym samym czasie za czyny z pobudek politycznych sądy powszechne skazały 1685 osób, w tym 979 na podstawie przepisów dekretu o stanie wojennym. Sądy wojskowe w oparciu o ten sam akt prawny skazały zaś 5681 osób. Kolegia do spraw wykroczeń ukarały 207692 osoby, w tym karą aresztu 6384 osoby. Instytut Pamięci Narodowej zapowiada podjęcie kroków prawnych wobec sędziów i prokuratorów, którzy orzekali w czasie stanu wojennego. Główne działania w tej sprawie prowadzi organ IPN, Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Przykłady odnoszące się do ofiar sędziów i prokuratorów okresu stanu wojennego, do zbrodni sądowych tamtego okresu, wymagają dzisiaj konkretnych ruchów, konkretnych poczynań Instytutu Pamięci Narodowej w kierunku uchylenia immunitetów sędziom i prokuratorom oskarżającym i wydającym wyroki sądowe w okresie stanu wojennego. Te wyroki, drodzy Państwo, dotyczyły między innymi takich osób jak skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w roku 1982 człowiek, który dopuścił się tak strasznej zbrodni jak wydanie 60-sekundowego, minutowego dźwięku. Był to motorniczy maszynista spalinowej lokomotywy za to, że na 60 sekund uruchomił system dźwiękowy, solidaryzując się z walką o wolną i niepodległą Polskę, został skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Sytuacja z Gdańska, 23-letni człowiek na jednej z ulic pisze precz z komuną. Ten gest pogardy dla systemu komunistycznego, dla systemu totalitarnego kosztował tego 23-letniego człowieka wyrok 4 lat pozbawienia wolności. Ten wyrok zapadł mocą sądu wojennego, Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. To są osoby, które nawet jeśli odzyskały swoją wolność, drodzy Państwo, 22 lipca roku 1983, a więc zostały uwolnione z mocy amnestii, to na całe życie zostały skrzywdzone przez sędziów i prokuratorów oskarżających i wydających wyroki w czasie stanu wojennego. To często kariery, które zostały złamane, kariery naukowe, kariery zawodowe, to koniec życia rodzinnego, podczas gdy ich oprawcy sądowi i prokuratorscy dalej funkcjonowali, także po roku 1989 funkcjonowali w wolnej Polsce, nadal wydając wyroki, nadal oskarżając albo otwierając własne kancelarie
prokuratorzy, którzy będą analizowali postępowania przygotowawcze z lat 80., skupią się na całym postępowaniu karnym, a więc na etapie postępowania przygotowawczego, na etapie postępowania sądowego i na etapie postępowania wykonawczego. A więc nie tylko to dokonamy oceny decyzji procesowych podejmowanych przez sędziów, ale na przykład przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i prokuratorów. Zatem tej ocenie prawnej zostanie podane podstawy do wszczęcia postępowania wówczas karnego, wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, stosowania środków zapobiegawczych, w tym w zasadzie w każdym przypadku nieomal tymczasowego aresztowania, jak też i podstaw do wniesienia aktu oskarżenia. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał byłą kierowniczkę biblioteki za to od 14 do 15 grudnia nie odstąpiła od działalności związkowej, zorganizowała i kierowała strajkiem w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Szanowni Państwo, sąd wymierzył karę 10 lat pozbawienia wolności i karę 5 lat pozbawienia praw publicznych. Jest to najwyższy wyrok, jaki zapadł w okresie stanu wojennego. Proszę Państwa, pomiędzy 14 a 15 grudnia tak naprawdę zarzut dotyczy działalności przez okres jednego dnia. Przy czym pragnę podkreślić, że ani 14, ani 15 grudnia 1981 roku nie był opublikowany dekret o stanie wojennym. Takiego aktu prawnego nie było w porządku prawnym, a więc ta osoba na pewno nie popełniła żadnego przestępstwa. W tej sprawie jedną z decyzji podejmował sędzia, który 31 lipca 2015 roku odszedł na stan spoczynku jako sędzia Sądu Najwyższego. Proszę Państwa, okres stalinowski to był bez wątpienia czarny okres dla narodu polskiego, ale takim drugim okresem to bez wątpienia jest okres stanu wojennego, to czas szczególnego bezprawia. W to bezprawie wpisał się również wymiar sprawiedliwości i nigdy nie możemy zapomnieć o tych wyrokach i te wyroki należy poddać surowej ocenie prawnej. Aktualnie do poszczególnych oddziałowych komisji wysłaliśmy 144 wyroki. Wyroki, które zapadły w okresie obowiązywania stanu wojennego. I wstępna analiza wskazuje, iż mamy do czynienia z bezprawnym pozbawieniem wolności. Że tak naprawdę ci ludzie, którzy zostali oskarżeni swoim zachowaniem w języku prawniczym, nie wyczerpali ustawowych znamion czynu zabronionego, który wówczas obowiązywał. W tych wyrokach decyzje procesowe wydało 163 sędziów i 190 prokuratorów. Te orzeczenia dotyczą 430 osób. 431 tak dokładnie. To jest początek tego, co chcemy zrobić odnośnie lat 80. Tak naprawdę chcemy dokonać analizy prawnej wszystkich orzeczeń, które zostały w tym wydane w tym okresie, aby rzeczywiście uczynić zadość tym, którzy walczyli o wolną i demokratyczną Polskę. W Instytucie Pamięci Narodowej powstaje Biuro Nowych Technologii. Zajmuje się ono opracowaniem cyfrowych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych. Będą one dostępne na komputerach, smartfonach, tabletach i goglach VR, nie tylko w Polsce. Dożyliśmy, drodzy Państwo, czasów, i nie mnie to oceniać, czasów, w których młodzież i najmłodsze pokolenia ze świata wirtualnego wychodzą do świata rzeczywistego. Nie możemy się na nich obrażać, musimy reagować, dlatego powołamy Biuro Nowych Technologii, które będzie odpowiadać za multimedialny, nowoczesny przekaz edukacyjny skierowany do najmłodszego pokolenia Polaków. Cele strategiczne Biura Nowych Technologii przedstawiła Magdalena Hajduk. Oferta, którą Instytut Pamięci Narodowej ma u siebie na stronach internetowych, wszystkie badania, które udało się zrealizować, wystawy, całą ofertę edukacyjną. To jest oferta, którą trzeba dostosować do nowych technologii, tak aby całe audytorium, nowe audytorium, nie tylko nowe, bo starsi ludzie też są zainteresowani nowymi technologiami, ale trzeba dostosować te projekty do nowych technologii tak, aby ta transformacja cyfrowa pozwoliła dotrzeć Instytutowi Pamięci Narodowej do całego świata. Adam Chlebowicz zaprezentował nowy projekt Biura Edukacji Narodowej zatytułowany Bohaterowie Niepodległej. To seria około 4,5-minutowych filmów animowanych. Dzisiaj wiemy, że gry komputerowe, to co można odnaleźć w telefonach komórkowych, to jest świat, który dla naszych dzieci, dla wnuków, dla młodego pokolenia jest czymś oczywistym. Oni korzystają z tego na bieżąco, a zatem ten wybór był tutaj oczywisty. Druga grupa to są młodzi ludzie zainteresowani historią. Trzecie to
miłośnicy gier komputerowych i czwarta grupa to nauczyciele, którzy chcą wykorzystywać nowe technologie, posługiwać się nimi, docierać do młodego pokolenia ludzi. Pierwszy odcinek serii Bogusław Szul z Kjoldkrona przedstawia sylwetkę żołnierza poety, kawalera orderu Virtuti Militari. Bogusław Szul z Kjoldkrona. Znakomity żołnierz i zapalony kolekcjoner. Jako chłopiec zebrał kolekcję 25 tysięcy owadów. Zainteresowany biologią, zaczął studiować medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam ujawnił się jego talent poetycki. Pasje naukowe łączył z działalnością w skautingu, przygotowując się do walki o niepodległość Polski. W Krakowie odbyły się pogrzeby żołnierzy niezłomnych, księdza Władysława Gurgacza, Sema, Ryszarda Kłaputa, Pomsty i podporucznika Tadeusza Zajączkowskiego, Mokrego. Rozpoczęły się one mszą świętą w Bazylice Mariackiej. W uroczystościach uczestniczyli m.in. prezes IPN dr Karol Nawrocki i jego zastępca dr habilitowany Krzysztof Szwagrzyk. Prezydent Andrzej Duda uhonorował żołnierzy odznaczeniami państwowymi. W liście odczytanym przez ministra Piotra Ćwika podziękował osobom i instytucjom, które przyczyniły się do odnalezienia i identyfikacji szczątków żołnierzy niezłomnych. Kondukt pogrzebowy przeszedł ulicami Krakowa na cmentarz Rakowicki. Żołnierze spoczęli w nowej kwaterze wojennej Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego 1939-1963. Szczątki księdza Władysława Gurgacza, Ryszarda Kłaputa i podporucznika Tadeusza Zajączkowskiego IPN odnalazł podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych w latach 2017-2018 na cmentarzu rakowickim. Od! 17 września w mediach kilkudziesięciu krajów świata, między innymi we Francji, opublikowano artykuły z kolejnej odsłony projektu Opowiadamy Polskę Światu. W tym artykuł prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Karola Nawrockiego Polska. Jej drugie imię to historia. Chcemy, abyście poznali niezwykłą historię Polski, bo Polska jest nie tylko jednym z najbardziej doświadczonych historią państw na świecie, ale czerpie z tego siłę do walki o najbardziej uniwersalną ludzką wartość – wolność, pisze prezes IPN. Projekt Opowiadamy Polskę Światu realizowany jest przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Banku Polskiego i Polskiej Agencji Prasowej. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Warteland – Dzieje zbrodni Adama Pleskaczyńskiego. To fotograficzny zapis funkcjonowania Reichsgau Warteland, czyli okręgu administracyjnego utworzonego przez Niemców z zajętych w 1939 roku ziem polskich i włączonego do III Rzeszy. Kraj Warty, czyli Wielkopolska i Ziemia Łódzka, miał być wzorcowym okręgiem Rzeszy. Prowadzona była tu najbardziej rasistowska i bezwzględna polityka narodowościowa spośród wszystkich obszarów bezpośrednio wcielonych do III Rzeszy. Niemcy przeprowadzili tu najbardziej powszechne i brutalne przesiedlenia ludności. Zainicjowali bezprecedensową i totalną eksterminację Żydów w pierwszym nazistowskim obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem. Reichsgau Warteland był poligonem doświadczalnym narodowego socjalizmu, gdzie ludność nieniemiecka pozbawiona została wszelkich praw ludzkich, ograbiona z majątku i poddana eksterminacji. 17 września 1939 roku wojska sowieckie przekroczyły granice II Rzeczpospolitej, wykonując tym samym złożone kilka tygodni wcześniej porozumienie, które zawarte zostało pomiędzy Hitlerem a Stalinem, a mające na celu faktyczny rozbiór II Rzeczpospolitej. Walki na granicach trwały krótko. Armia sowiecka wkroczyła na ziemie polskie, które w krótkim czasie przekształciła w zachodnią Białoruś i zachodnią Ukrainę. Sowiecka propaganda przedstawiała ten akt agresji jako wyzwolenie białoruskich i ukraińskich chłopów z rąk polskich panów, polskiej burżuazji. Wraz z pojawieniem się Armii Czerwonej rozpoczął się krwawy sowiecki terror, naznaczony setkami tysięcy ofiar, zarówno spośród ludności białoruskiej, ukraińskiej, czy w ogóle obywatelami polskimi zamieszkującymi terytorium II Rzeczpospolitej. O zbrodniach sowieckich na ziemiach II Rzeczpospolitej traktuje tematyka historyczna zatytułowana Zbrodnie sowieckie, opublikowana w portalu przystanekhistoria.pl. Znajdziecie w niej Państwo szereg interesujących artykułów historycznych, mówiących o przyczynach,
przebiegu, a także skutkach agresji sowieckiej z 17 września 1939 roku. Wśród opublikowanych przez nas materiałów znajdziecie Państwo także liczne nagrania dźwiękowe, a także filmowe. Zapraszam Państwa do odwiedzin portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia. 8 września 1981 roku podczas obrad pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Gdańsku uchwalono posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. Polacy wezwali robotników krajów bloku wschodniego, Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Sowieckiego do wspólnej walki o swoje prawa. Wywołało to wściekłość Kremla i władz PRL. W związku z 40. rocznicą uchwalenia posłania oddział IPN w Krakowie przygotował wielojęzyczny spot edukacyjny poświęcony temu dokumentowi. Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. Delegates gathered in Gdańsk at the first convention of the delegates. Niezależne samorządowe profspółki Solidarność. Übersenden alle Arbeiter in Albanien, Bulgarien, der Tschechoslowakei. Niemieckie Demokratyczne Republiki, Rumunska, Magyarska és a Szovjetunió minden munkásának üdvözletüket és támogatásukat küldik. Fiind primul sindicat independent din istoria noastră postbelică, simțim profund că destinele noastre sunt comune. Заверяем вас, что вопреки лжи, распространяемой в ваших странах, Йемени организат аутентике вет миллионы шетепуне торве, тора была заложена в последку работницких штрайков. Наша цель – да се борим за подобряване на условията на живот за всички трудящи се хора. Мы подтримливаем тех из вас, кто отважился встать на тяжкий шлях борьбы за свободный профсоюзный рух. Верим, że już niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą się mogli spotkać celem wymiany związkowych doświadczeń.